Drodzy bracia i siostry, jesteśmy uczniami Chrystusa. On jest naszym nauczycielem. I tę prawdę doskonale znamy. Pragniemy nieustannie kroczyć za Jezusem, wsłuchiwać się w Jego słowa, a także naśladować Jego czyny. I za każdym razem, kiedy przybywamy na Eucharystię, umacniamy się w tej postawie, aby stawać się podobnym do naszego Mistrza i Nauczyciela, którym jest Jezus Chrystus. I kolejne zadanie przed nami zostawia dzisiejsza liturgia Słowa Bożego. Chcemy w sposób szczególny zwrócić uwagę na dwie sprawy. Najpierw na jedno zdanie z Ewangelii, a następnie na myśl pozostawioną przez świętego Pawła Apostoła w liście do Tymoteusza. Najpierw pierwsza sprawa. Jezus mówi, kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny. O jakie sprawy tutaj chodzi? Gdy przyjrzymy się dokładnie całemu naszemu życiu, to widzimy, jak codziennie wiele obowiązków się powtarza. Rano wstajemy, podejmujemy śniadanie, później wychodzimy do pracy, do jakichś swoich zajęć, później obiad, później też odpoczynek, kolejne zajęcia, następnie kolacja, czasem może jeszcze jakieś kolejne wyzwanie i spoczynek. I tak każdego dnia. Czasem może coś niezwykłego się wydarzy, ale tak, to codziennie ta szara rzeczywistość. I teraz możemy być smutni, zatroskani, ponieważ ciągle trzeba podejmować to samo. Ale to są te małe uczynki, którym możemy nadać odpowiedni sens. Myśl, która biegnie ku Panu Bogu. Początek dnia, kiedy wstajemy, możemy od razu pomyśleć o Panu Jezusie. Powiedzieć Mu, Mistrzu, chcę dzisiaj wszystko, co będę podejmował, czynić na Twoją chwałę. I później na przykład, gdy kroimy chleb, gdy smarujemy masłem, gdy wykonujemy jeszcze inne czynności przy śniadaniu, a później także w ciągu całego dnia, możemy oddawać Panu Bogu. Robię to z miłości do Ciebie, Panie. Oczywiście wiadomo, że nieraz, gdy się spieszymy, to nie myślimy o sprawach Bożych, tylko żeby zdążyć tam, gdzie jesteśmy umówieni, ale gdy zaczniemy rano to wszystko powierzać Panu Bogu, wtedy te każde uczynki będziemy wypełniali z wielką cierpliwością i pokojem. I wtedy, gdy nauczymy się być wiernymi w małych sprawach, wtedy także ta wierność przemieni się w wierność w wielkich sprawach. A te wielkie sprawy to jakie? To troska o nasze zbawienie, a także spojrzenie z miłością na drugiego człowieka. Bo zanim będziemy głosili Ewangelię swoim świadectwem życia, najpierw potrzebujemy zatroszczyć się o samych siebie. O tym też przypomina święty Paweł, byśmy najpierw troszczyli się o własne zbawienie, a gdy o nie się zatroszczymy, wtedy także będziemy patrzyli na drugiego człowieka jako tego, którego chcemy wspierać w drodze do świętości. I widzimy, jak te sprawy wzajemnie się przenikają. I to jest ta pierwsza rzecz, o której chcemy dzisiaj pomyśleć, zastanowić się i wprowadzać w nasze osobiste życie. A później druga sprawa. To zdanie wypowiedziane przez świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi.
Chcemy bowiem przez naszą wierność w małych sprawach, a później także w wielkich sprawach, troszczyć się również o tych, którzy jeszcze Pana Boga nie znają. A skłania nas do tego niezwykła sprawa. Otóż papież Franciszek ogłosił miesiąc październik nadzwyczajnym miesiącem misyjnym, gdzie będziemy chcieli pochylić się nad sprawami ewangelizacji wszystkich narodów, nad głoszeniem Słowa Bożego przez tych, którzy w sposób szczególny odkryli taki charyzmat. Jak my możemy to uczynić? Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, patronka misji. Ona pewnego razu wiele chodziła po ogrodzie, i chociaż była już zmęczona i wiele też wykonywała pracy, nagle została zapytana przez jedną siostrę, dlaczego to czynisz? Mogłabyś już odpocząć. A Święta Teresa była przecież słabego zdrowia. Wówczas powiedziała Święta Teresa z Lisieux, że czyni tak dlatego, gdyż może jakiś misjonarz w tym momencie czuje zmęczenie i nie chce mu się jechać odprawić mszy świętej czy wykonać swojego zadania misyjnego. I ona chce być dla niego wsparciem. Może w sposób szczególny w tym miesiącu misyjnym my tak samo możemy czynić. W tej szarej rzeczywistości dnia codziennego podejmowane uczynki możemy ofiarowywać w intencji rozkrzewiania wiary na całym świecie, by ludzie poznali Chrystusa. Warto sobie przypominać w tym tygodniu, ale także i w październiku, że gdy coś podejmujemy, nawet małą sprawę, to pomyślmy sobie, chcę ofiarować to w intencji misji misjonarzy i misjonarek. Może też gdzieś tam daleko, w jakichś krajach, komuś się nie chce, albo już jest zmęczony, może ma jakiś kryzys, a my go w ten sposób będziemy starali się wesprzeć modlitwą i konkretnym czynem miłości. Ponieważ, jak doskonale wiemy z teologii, Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Nasza postawa, która wypływa z miłości, może być umocnieniem także dla drugiego człowieka. Nie wiemy nieraz jak, ale ufamy, że Boża łaska także działa w ten sposób, że gdy my łączymy się w modlitwach w intencji danej osoby, stajemy się dla niej umocnieniem. I widzimy, jak zwykłe, proste sprawy mogą przemienić się do wielkich rzeczy. I nie musimy szukać jakichś niezwykłych doświadczeń, ale Pan Bóg daje nam to, co jest potrzebne nam w drodze do naszego zbawienia, ale także i do umocnienia wiary tych, którzy gdzieś są daleko. Postarajmy się to podjąć. Może czasem będzie trudno, ale im większy trud, tym większa później radość. A najważniejsze dla nas jest to, że my wiemy, komu służymy i że wybieramy Chrystusa, a nie to, co jest doczesne. I On jest naszym Panem. My nie mamy w tym wątpliwości, dlatego razem z Nim podejmijmy kolejne wyzwanie, tym razem wyzwanie misyjne w naszej codzienności.